Proponuję Wam zrobienie kartki tematycznej w związku z zaistniałą sytuacją. Ja przygotowałam takie karteczki z barankiem Seanem. Ogólnie każdy z Was zna tą bajkę i na pewno większość lubi. Pokażę, jak w prosty sposób zrobić takiego baranka, jakimi technikami. I co? Zaczynamy. Potrzebujemy takiej kartki. Może to być kartka z bloku lub plakatu, czegokolwiek, co macie pod ręką, nawet papier śniadaniowy. Czyli tak, mamy kartkę, mamy pisak z taką końcóweczką. Jest bardzo fajny, bo można nim później robić na mokro, a także rozmalowywać pędzelkiem. Pokażę to później. I zaczynamy od główki. Rysujemy kształt główki. Zobaczcie, to jest bardzo proste. Jako, że mamy kwarantannę, zrobimy mu maseczkę. Spójrzcie, to są proste kształty. Robimy oczka. Nie może zabraknąć oczywiście włosów. I wypełniamy kontur. Możemy to zrobić również mazakiem. Wtedy będzie szybciej. Robimy. Lepiej to zrobić na początku, bo później różnie wychodzi. Tutaj całą... O, zostawiamy tylko oczka. Tu robimy jego smutne albo wesołe spojrzenie. Może zróbmy mu uśmiech. Będzie na wesoło. Jest? I proszę bardzo, teraz robimy tułów. To jest jeszcze prostsze niż głowa. Spójrzcie. Robię dosłownie wielką chmurę. Co nam zostało? Zostały nam nóżki, które możemy zrobić grubsze, cieńsze. Słuchajcie, mi za każdym razem wychodzą inne te barany. Więc tutaj naprawdę pole manewru jest bardzo duże. Można zrobić stado baranków i ogonek. Proste, prawda? I spójrzcie, co teraz zrobię. Potrzebuję pędzla, najlepiej miękkiego, i odrobinę wody. Spójrzcie, jakie tutaj fajne rzeczy nam się zrobią. Widzicie? Od razu uprzedzam, że nie każdy pisak ma taką możliwość. To po prostu trzeba sprawdzić. Można nawet coś takiego zrobić z bibuły. Wystarczy kawałek czarnej bibuły bądź innego koloru namoczyć w wodzie i przyciskając robić właśnie takie tło. Zawsze to wygląda ciekawiej i estetycznie. Mamy więc tło. Spójrzcie. I teraz proponuję użyć, ale to już tylko opcjonalnie, dla lepszego efektu, takiego pisaka konturowego. Akurat mam tutaj w odcieniu złotym. W każdym sklepie papierniczym nie ma problemu, by go zakupić. O, musimy sprawdzić, to troszeczkę nam wyschło. I zaczynamy prowadzić delikatnie ten kontur. Słuchajcie, to jest tylko opcja, tak, której możecie użyć bądź nie. O, spójrzcie. I robi się nam fajny baranek. Można powiedzieć, że na bogato.
moim zdaniem wystarczy. Możemy na koniec zrobić typowy akcent wielkanocny i dorysować jajo. Wykonujemy wzorki wedle uznania. Niech to będą zygzaki. Możemy je również pokolorować flamastrami. Myślę, że efekt będzie jeszcze ciekawszy. A ja tutaj znowu rozmyję wodą. Spójrzcie, jakie to jest proste. I nasza podkładka jest gotowa. Bierzemy więc kolejną kartkę, odmierzamy długość właściwego zgięcia naszej kartki. Ja z reguły robię około 10 cm, tak żeby mieściła się w dużej kopercie. Można ołówkiem sobie odrysować, można, ja zawsze biorę nożyk i delikatnie, nie przecinając, prowadzę po linii. Zobaczcie, teraz bez problemu mogę sobie ją zgiąć, widzicie? Biorę linijkę i teraz odcinam niepotrzebną część. O. I mamy gotowy element, tak? Naszą kartkę możemy przykleić albo poziomo, albo pionowo. Tu akurat układa się poziomo. Podklejamy sobie tutaj klejem albo taśmą dwustronną, co jest dużo szybsze i bardziej estetyczne. I gotowe. Teraz w zasadzie zostało nam tylko ozdobienie naszej kartki. Ja mam tutaj takie gotowe tasiemki. One są bardzo efektowne. Możemy przyłożyć sobie tak, tak, uciąć. Tutaj już jest zupełna dowolność. Ja sobie ułożę to w poziomie. Te koronki są bardzo fajne, bo mają od razu taśmę samoprzylepną. Też do kupienia w pasmanterii lub papierniczym w sklepie. Proszę bardzo. I przypinamy drugą. W zasadzie ta koronka to robi nam już całą robotę. Wystarczy teraz przyciąć nadmiar. Możemy dodać jeszcze kolorowy pasek papieru. Będzie jeszcze ciekawiej. I robimy to samo, co wcześniej, czyli odklejamy taśmę dwustronną. Przecinamy. I teraz ja zawsze używam nożyka, ale Wy możecie zrobić to nożyczkami, bo nie każdy z Was ma do dyspozycji taki nożyk. Możecie poprosić o pomoc rodziców bądź kogoś starszego o przycięcie.
I mamy naszą tasiemkę. Brakuje tylko napisu. Więc weźmiemy sobie kawałek kartki. Nie musi być biała. Robimy to samo co wcześniej. I robimy napis. Jako, że jest kwarantanna, to proponuję napis "Zostań w domu". Ewentualnie niedociągnięcia możemy zawsze przyciąć i wyrównać. Proszę bardzo, oto gotowa kartka. Kartkę z barankiem show. Ja Wam pokażę, jak można zrobić fajne graficzne kartki z użyciem ziemniaka albo cebuli. Użyjemy do tego ziemniaków, farby i takiej karteczki, która fajnie farby chłonie. Także pamiętajcie, żeby nie używać do tego typu kartek, do tego typu karteczek papieru, który jest bardzo śliski, bo po prostu ta farbka będzie się rozmywać. I tak, odmierzamy sobie, jaka kartka ma mieć długość. Mamy gotową już kartkę. I teraz farbę. Możecie użyć kolorów, jakie Wam się tylko podobają. Ja akurat będę używać żółtego, zielonego i czerwonego. Na jakąś podkładkę dajemy sobie troszkę farby. Moczymy w tej farbie ziemniaka. Sprawdzamy, ile na nim jest. Cyk. Nie przejmujcie się, że się nie odbija cały. I mamy jajka. Ale najpierw możemy sobie takie jajka namalować pisakiem. I dopiero teraz odbić ziemniaczka. Teraz używając palców, mam tutaj czerwoną farbę, mam paluszkiem. Cyk. Warto mieć też jakiś kawałek papieru, żeby wytrzeć palce. I płatki.
potem możemy tą kartkę ozdobić i do tego użyjemy sobie takiej fisznej farbanki. Używamy do tego kleju albo taśmy dwustronnej. Pewnie zastanawiacie się, jak taką farbankę można zrobić. Ale właśnie tak. Mamy taki specjalny drukarz. Można go kupić w każdym sklepie papierniczym. Bierzemy kartkę. I cyk. Wychodzi nam super farbanka. A żeby była jeszcze ładniejsza, można użyć sznurka, jeżeli macie sznurek w domu, albo kawałek wełny. Robimy na kartkę, tylko kartkę. Obcinamy. I karteczka ziemniaka jest gotowa. Dziękujemy Wam za udział w naszym programie. Mam nadzieję, że było kreatywnie i wesoło. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Mamy dla Was również świetny konkurs plastyczny właśnie na tą kartkę, którą będziecie wykonywać, i o szczegółach powie Agata. Tak jest. Takie własnoręcznie wykonane kartki można sfotografować i wysłać na adres mailowy, który znajdziecie w regulaminie. Regulamin natomiast jest na stronie Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Także skanujcie, fotografujcie i wysyłajcie takie kartki. Będą bardzo fajne nagrody. Takie własnoręcznie wykonane kartki możecie też śmiało wysłać swoim bliskim, ponieważ te święta będą troszkę inne niż zwykle. Więc na pewno z takich kartek się ucieszę.